Jeżeli smartfony Xiaomi, oprócz tego, że niedawno zostały spektakularnie odświeżone logo, miałyby też swój oficjalny dżingiel, to myślę, że najlepiej pasowałby ten. 15 minut minęło, odkąd skonfigurowałem sobie tego oto Poco X3 Pro i już byłem przekonany, że to jest smartfon absolutnie wyjątkowy. Bo, np., w appsu YouTube'a często wyskakuje taki błąd, że włącza się menu pausy i się go w żaden sposób nie da wyłączyć, albo np., własnej preinstalowanej gry nie klasyfikuje jako grę w szufladzie aplikacji. I uwaga, najlepsze. Pokom miał też zainstalowanego od nowości Netflixa, tak żeby nam wszystkim było wygodniej, tylko że, i tutaj cytuję, aplikacja nie jest zgodna z tym urządzeniem i się go nie da włączyć. I sklep Play też Netflixa nie wyszukuje. Czyli, żebyśmy się na pewno dobrze rozumieli, to jest telefon, który po wyjęciu z pudełka od razu miał mieć Netflixa, ale wyszło tak, że to jest telefon, który najbardziej z całego rynku nie ma Netflixa, bo niby jest, ale nie działa. I żeby nie było, ja rozumiem, że to może być równie dobrze wina samego Netflixa, ale ten telefon normalnie jest w sklepach i można go kupić i nigdy wcześniej się nie spotkałem z czymś takim, a jakoś mi tak dosiało mi... Dziwnie pasuje. No, troszkę taki niemiły ten wstęp wyszedł, ale spokojnie, bo już zmierzam do puęty, zaraz będziemy tylko chwalić. Tak więc, mimo skupionego oprogramowania, bo w Xiaomi to jest dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje, Xiaomi cud, a nie coś, co by mnie jakkolwiek dziwiło. Mimo tego, ludzie wciąż chcą kupować smartfony Xiaomi. I to też mnie w żaden sposób nie dziwi. No bo nawet jeżeli w Xiaomi jakieś tam drobne rzeczy są nie tak, no to zawsze można ponarzekać w towarzystwie. A nawet poczuć taką więź i przynależność do większej grupy, że każdy rozumie Wasze rozterki i też się z nich śmieje. Jak za komuny. Ale Xiaomi można całe mnóstwo wybaczyć, bo sporo ich telefonów nadal sprzętowo kosi konkurencji, o której za Tysiaka to często jakiś ochłap wam rzucą. A jak w Xiaomi wydacie Tysiaka, to jeszcze przed Wami czerwony dywan rozwiną, po którym swoją drogą przejdziecie hulajnogą Xiaomi. Wydajność ponad 100% normy. Jak za komuny. Funkcje ponad normę, ostatnio nawet aparaty często ponad normę. Tak więc, jeżeli się o mi coś wyjdzie, to naprawdę bardzo łatwo się pogodzić z tym, że jakiś inny, drobny szczegół im nie wyszedł. Znaczy inaczej, pogodzić się trudno, bo to jest ostatni brakujący element układanki. Tak jakbyście mieli na przykład wszystko ogarnięte do budowy domu, oprócz pieniędzy, jak ja. Ale łatwo przymknąć oko i kupić, i używać, i nadal być przekonanym, że to był dobry biznes. I dzisiaj właśnie mam dwa smartfony, które są takim dobrym biznesem. Poco X3 Pro, wspomniany już, którego poznaliście z najlepszej absolutnie strony i Redmi Note 10, o którym powiem później i troszkę krócej, bo jest już milion recenzji. Swoją drogą też pro tak, więc jeżeli Wy używacie smartfonów amatorsko, to niestety nie jest film dla Was. Poco X3 Pro to jest taka dopasiona wersja bardzo popularnego w zeszłym roku i też bardzo fajnego Poco X3 NFC i wciąż ma NFC, ale Poco X3 Pro wciąż NFC to jest chyba zbyt długa nazwa, nawet jak na Xiaomi. Chociaż mogę się mylić. I w tym smartfonie przede wszystkim zrobili coś, o czym ja myślałem od lat. To znaczy, często mnie zastanawiało, dlaczego skoro telefony, które parę lat temu kosztowały po 3-4 tysiące złotych, zwykle wciąż działają lepiej od nowych średniaków, to dlaczego starych flagowych procesorów nie dają do nowych średniaków, tylko zamiast tego się zdarza, że trafia do nich jakieś ledwo zipiące gówno, które tnie nawet na Tetrisie. I to nie na takim, tylko na... Takim. I wiadomo, że nowy procesor to jest nie tylko większa moc, bo taki kilkuletni procesor z flagowca mógłby na przykład nie obsługiwać aparatu 108 megapikseli albo w ogóle szerokiego kąta w aparacie. W telefonach to jest wszystko bardzo mocno powiązane, ale wystarczyłoby zrobić kilka drobnych zmian pod nowe czasy i już wszystko byłoby GIT. I Qualcomm zrobił tyle dziutkie zmiany i jest gitbo. Snapdragon 860, którego znajdziemy w nowym Poko za 1100 zł, to minimalnie unowocześniony Snapdragon 855 Plus z OnePlusa 7T, Rockfona 2 od Asusa albo Xiaomi Mi 9 Pro, czyli generalnie najbardziej wydajnych smartfonów 2019 roku. No i co, słabo? No nie wiecie czy słabo, ja wiem czy słabo, ale powiem Wam, nie słabo. Ja ogólnie nie lubię apek do mierzenia wydajności, bo moim zdaniem najlepszą apką do mierzenia wydajności jest człowiek ale jakoż okazja specjalna zrobiłem. I w popularnym Antutu Poco X3 Pro wykręca prawie 500 tysięcy punktów, a na przykład Realme 8 Pro coraz mniej tych smartfonów dla amatorów. Realme 8 Pro, który też działa dobrze i jest droższy i ma Snap'a 720, niecałe 300 tysięcy. Redmi Note 10 Pro, czyli drugi bohater tego filmu, troszkę powyżej 300 tysięcy, ale też daleko w tyle. Tak więc w sumie ten telefon za 1099 zł ma więcej mocy niż prawie każdy nowy smartfon do 2000. Czy jest tu jakiś haczyk? No, tak właściwie to przez pierwsze dwie minuty tego filmu to mówiłem tylko o haczykach, ale sami widzicie, no jakoś dużo łatwiej się pogodzić z tym, że raz na tydzień wam się YouTube wywali, jeżeli macie świadomość, że zapłaciliście grosze za coś, całą co konkurencji jest za, no na pewno nie za grosz. Poko serio działa szybciutko i gry na nim ładnie wyglądają, a to wrażenie żwawości potęguje jeszcze 120Hz ekran, czyli że wszystko tak płynniej wygląda. Oczywiście, jak sobie włączycie, bo najwyraźniej ta funkcja jest warta tego, żeby nią otulić telefon z pudełku, ale już nie tak, żeby była domyślnie włączona. Ekran ogólnie to jest IPS, więc czytnik linii papilarnych też mamy oczywiście nie w ekranie, tylko z boku. I sporo takich czytników nienawidzi mojej leworęczności, ale ten akurat jest spoko. no jest szybki jak właściwie wszystko w tym telefonie. A sam ekran, no, przyznam zdecydowanie wolę AMOLEDy. Tutaj są chłodniejsze kolory i czerni jest taka szara, a nie czarna. I jest taka poświatka lekka przy krawędziach, ale AMOLED i 120 Hz w tej cenie to byłoby za dużo, nawet jak na Xiaomi. Nawet ich tak jeszcze nie pojawił. O, a jako, że to miał być telefon szybki, a nie ładny, co jest chyba ostatecznym dowodem, to moim zdaniem podjęli dobrą decyzję. Szczególnie, że przytomnie się ogarnęli, że skoro w IPS-ie siłą rzeczy nie zrobią always on display, to wrzucili tutaj małą, bo małą, ale lepszą niż w większości smartfonów, bo istniejącą diodę powiadomień. Do tego jeszcze wrzucili baterię ponad 5000 mAh, czyli jedyną rzeczą, którą ten smartfon robi wolno jest rozładowywanie się, bo u mnie na przykład trzymał regularnie po dwie doby. Do się ładuje w godzinę, co przy tej pojemności i przy wagowych <laughs> Samsungach i iPhone'ach, przepraszam, też jest w porządku. Przepraszam, bo kaszlnąłem i mogliście nie zrozumieć. Przy flagowych Samsungach i iPhone'ach, bo one się ładują wolno jak śmieci. Jeżeli już Was zaczyna przytłaczać zajebistość tego telefonu, celowo stonowana przez Xiaomi wyglądem i tym, że dla niektórych będzie po prostu zbyt duży, to dodam jeszcze, że ma głośniki stereo, nie jakieś wybitne, ale stereo, ma złącze słuchawkowe i ma port podczerwieni. Właściwie to oprócz tradycyjnie lekko spierd... Tego oprogramowania, na które już serio szkoda mi słów, ale przynajmniej tym razem nie prowadzi ani do zamulania, ani do krótkiego działania, więc już wywalone na to. Jedyna średnia rzecz w poko to są aparaty. Selfie wychodzą przeciętnie, tak na granicy przyzwoitości. Te z głównego aparatu akceptowalnie, ale za tysiaka wiele telefonów zrobi lepsze. A szeroki kąt jest słabawy i też szał nie robi, ale przynajmniej jest. Tak więc, jeżeli chciałbym telefon do działania szybko i długo, albo ewentualnie do gier a aparat miałbym gdzieś i miałbym do wydania jakieś 1000 zł, to nie byłbym sobą, ale jakbym chciał, to mimo wszystko brałbym tego poko. Poco X3 Pro i ludziom też go będę polecał i zacznę od Was. Polecam Poco X3 Pro. Wiadomo, że za taką kasę nigdy wszystko nie jest idealne, ale jeżeli to Wy jesteście tymi ludźmi, którzy w grach RPG zawsze ustawiają skile postaci na środku, to dla Was się mi zrobiło Redmi Note 10 Pro, który startuje od 200 więcej, ale właśnie jest tak perfekcyjnie wyrównany i osiągnął idealną średniopółkową harmonię. Z takich punktów wspólnych, Poko to ma podobnej wielkości baterię, która też na dwa dni wystarczy, ładuje się tak samo szybko, też ma i złącze słuchawkowe, i stereo, i port podczerwieni. Ale po pierwsze, dostajecie też ten mityczny ekran AMOLED 120Hz, czego nigdy wcześniej nie było w tak takim telefonie, a teraz jest i to jest piękne. Ale co ciekawe, i oczywiście ciekawe dla tych paru nudnych osób, które się interesują smartfonami, ale co ciekawe, czytnik linii papilarnych, mimo AMOLED-a, wciąż zostawili z boku. I teraz, czy to jest wada? W sumie. No nie, to jest po prostu kwestia gustu, ale obecnie przy Amoledach to się już rzadko zdarza. A no i Ekran zajmuje 85% przedniego panelu, a w Poko bodajże 84,5% ale zdecydowanie większą przewagą Redmi jest fakt, że tutaj logo producenta nie zajmuje 97% tylnego panelu. I lepszy aparat jest niewybitny, ale taki, przy którym raczej nigdy nikomu nie powiecie: Dobra, ty weź zrób tym swoim, bo z mojego główno widać. Szczególnie ten główny, który ma 108 megapikseli robi robotę. To jest w ogóle ta sama matryca, co w świetnym aparacie Realme 8 Pro, tylko że Xiaomi nie ogarnęło tak dobrze oprogramowania. Kto by pomyślał, i tutaj przybliżenia wyglądają jednak troszkę gorzej. Aparat makro za to wyjątkowo robi coś więcej niż istnieje, bo daje nawet znośną jakość. I szeroki kąt jest lepszy niż spoko, i ogólnie spoko. Dobra, bo się rozgadałem. Poko ma średni aparat, Redmi ma dobry jak na swoją cenę, ale niewybitny, Redmi jest troszkę mniej wydajny, ale generalnie nie ma też właściwie żadnych takich słabych punktów wstydliwych, za które bym go mógł krytykować, oprócz oczywiście tych wstydliwych punktów, za które mogę krytykować każde Xiaomi. No i może, no, 5G nie ma, ale to już zależy, czy Wam zależy. Tak więc, jeżeli szukacie dobrego smartfona za 1300-1400 zł, ale jednocześnie sami do końca nie wiecie, czego chcecie, ale też jednocześnie w życiu brakuje Wam emocji i te dziury mógłby załatać tylko skok na bandę, Albo dziurawe oprogramowanie Xiaomi, którego Xiaomi nie potrafi załatać, to Redmi Note 10 Pro, dobry wybór, polecam. Ewentualnie może jeszcze to Realme 8 Pro, ale to już chętnym. W przypiętym komentarzu napiszę, jakie są różnice, bo nie każdemu by się chciało tego słuchać. Jakby coś, to telefony kupujcie w sklepie komputronik, linki są w opisie. A teraz uwaga, bo. Czas na upodlenie. Jak Wam się podobało i jeszcze tego nie zrobiliście, proszę zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, gdyż YouTube ostatnio odwala i na wielu kanałach, w tym na moim, nie wysyła widzom powiadomień i też zabiera łapki w górę. W sensie po prostu nie wiem, składują je gdzieś może w jakimś tajnym miejscu, robią coś, coś produkują z nich, ale pod wieloma filmami znikają łapki, pod moimi też. Straciłem w sumie pewnie z tysiąc, tak więc niektórzy tracą miliony na giełdzie, a ja straciłem łapki, a one też były mi potrzebne, bo, bo zasięgi, tak więc smutno mi. No, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.